Cześć kochani, tu Agnieszka i zaczynamy kosmetyczną piątkę. Wiecie o co chodzi, 5 produktów, które zwróciły moją uwagę w ostatnim miesiącu, czyli w lipcu. A jako, że lipiec się kończy, czas na piątkę. I teraz tak, dzisiaj nie mam nic, totalnie nic z pielęgnacji, moja pielęgnacja zostaje taka sama. Jakie produkty do pielęgnacji, jakich produktów do pielęgnacji używam, możecie się dowiedzieć z playlisty, po prostu piątka kosmetyczna. Tam jak coś się zmienia, czy jak coś się pojawia w mojej pielęgnacji, to pojawia się też w filmie, także playlistę będziecie tam mieć. Zapraszam Was też serdecznie na mój Instagram, jeżeli chcecie mnie obserwować, że tak powiem, dokładniej. I zaczynamy. Wszystkie produkty, o których dzisiaj mówię, mam na sobie. I pierwsza rzecz, zaczniemy od półki troszeczkę wyższej. I to jest Fenty Beauty Stana Lip Paint. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam. Ja mam tą pomadkę, słynną pomadkę Fenty w kolorze Unattached. I to jest taki kolor, który widzicie tutaj. I teraz tak, o tej pomadce krążą już legendy. O tej pomadce krążą legendy odnośnie tego, jak się trzyma, odnośnie tego, jak się ściera, odnośnie tego, jaka jest dobra, odnośnie tego, jaka jest zła. I stwierdziłam, że zaryzykuję. Ona kosztuje chyba coś koło 100, więc dosyć sporo, ale ja ją pamiętam kupiłam. Kupiłam ją trochę wcześniej, może tak, ale testowałam dłużej. I kupiłam ją właśnie na promce w Sephorze. I co mogę Wam o tej pomadce powiedzieć, bo ona jest dla mnie bardzo ciekawa i jest moim zdaniem świetna. Dlaczego? Ma swoje wady, ale ma też zalety. Pierwsza rzecz, wada kontra zaleta. Czytałam opinię, słyszałam opinię, że ona zostawia wszędzie po prostu ślady. Wszędzie zostaje, rozmazuje się po twarzy i tak dalej. Po pierwsze, nie rozmazuje się jakoś wyjątkowo, jak zastygnie. Po drugie, tak, zostawia wszędzie ślady, ale wiecie co zostawia? Zostawia też wszystko na ustach. Nie wiem, jak to jest możliwe. Ona jest tak napigmentowana, że mimo tego, że wiecie, szklanki, sztućce, wszystko możecie uciapać tą pomadką, to ona i tak wciąż jest na Waszych ustach. I to nie jest tak, że ona się jakoś zjada. Zostaje tylko taka mgiełka koloru. Nie. Ona po prostu jest. Tak jak ją nałożycie, tak jest. To jest dla mnie niesamowite i to jest według mnie świetna sprawa. Druga rzecz, na którą też ludzie narzekali w internetach, na stronie Sephory i tak dalej, na YouTubach, że ona jest bardzo płynna, że ona jest bardzo wodnista. I tak, ona jest bardzo wodnista i tak, ciężko się z nią pracuje, jeżeli nie wychodzimy poza ramy takiego, wiecie, makijażu oklepanego, w sensie mocno wyrysowane kontury ust. Wtedy można się trochę namęczyć, bo ona rzeczywiście jest bardzo płynna. Znacie tą końcówkę, pewnie jak nie znacie, to Wam pokażę. Ona jest bardzo płynna, nabiera się jej na ten aplikator dosyć sporo i trzeba uważać. Aczkolwiek poradziłam sobie także w ten sposób. Widziałyście mnie w filmie po prostu, którymś tam, właśnie jest w ten sposób pomalowanymi ustami. Da się, aczkolwiek praca z nią wtedy nie jest taka przyjemna. Natomiast to, co widzicie tutaj, to jest tint. I ta pomadka jest genialna do tintu. Jak się robi tint właśnie usta w ten sposób? Takie lekko ombre, bez wyraźnych granic. Pokazywała w którychś swoich ulubieńcach Eva Red Lipstick Monster. Jestem jej za to bardzo wdzięczna, bo zawsze chciałam wiedzieć, jak to się robi. Nie wiedziałam, a efekt ten podobał mi się przeogromnie. I generalnie w szybkim skrócie chodzi o to, że nakładacie sobie na całą, że tak powiem, długość, szerokość ust, bardzo cienką warstwę i delikatną taką kreseczkę pomadki, po czym ciąkacie. Rozkładacie to troszeczkę delikatnie palcem, tak żeby nie wyjść poza granicę. Jak jest za mało, dokładacie znowu tutaj głęboko. Ciąkacie i ciąkacie i ciąkacie i tak w kółko, dopóki efekt nie będzie zadowalający. Ten efekt dla mnie dzisiaj jest zadowalający. I to jest właśnie do tintu świetna rzecz. Bardzo, bardzo fajna. Fajne do tintów są też te pomadki z Golden Rose Liquid Matte Lipstick. Te klasyczne, takie kultowe. One też są dobre, bo też mają coś, może nie podobną konsystencję, ale w każdym razie też się fajnie z nimi pracuje. Natomiast właśnie ta pomadka jest moim zdaniem rewelacyjna do tego typu wykończeń makijażu. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to taki makijaż właśnie ust teraz jest dużo bardziej top niż te wyrysowane instagramowe krawędzie warg, które, no wiecie, są wszędzie tak naprawdę. I taki rodzaj makijażu ust dodaje też lekkości, odmładza, także to jest rzecz, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę, dlatego ja tą pomadkę klasyfikuję jako totalny hicior, strasznie mi się podoba
I myślę, że kupię sobie kolejny kolor. Nie kupię pewnie czerwonej, bo mam czerwone pomadki. Nie potrzeba mi kolejnej czerwieni, aczkolwiek czerwień właśnie, ta Fenty podobno pasuje wszystkim. Te kolory, które są w ofercie, na razie nie do końca mnie zadowalają. Jest jeszcze jeden, który mógłby mnie zainteresować, ale z kolei mam odpowiednik z Golden Rose. Więc jak na razie czekam, aż pojawi się więcej kolorów, ale dla mnie to jest rewelacja. Kolejny hicior w dzisiejszym zestawieniu to jest paleta, która nazywa się, zawsze zapominam, Strobing Highlighter Palette od Golden Rose, która też była hype'owana na YouTubach już jakiś czas temu. Ja dopiero ją kupiłam właśnie z miesiąc temu. I to jest paleta trzech rozświetlaczy. Jeden jest różowy, drugi jest szampański, a trzeci jest taki ciemniejszy. I powiem Wam, że to jest rewelka. To też dzisiaj mam na twarzy, możecie sobie zobaczyć. To jest rewelka, bo to jest taki zestaw, który służy jako wszystko tak naprawdę, bo możecie te kolory między sobą dowolnie mieszać. Możecie, tak, macie trzy kolory, czyli już macie trzy różne, że tak powiem, kolorystyczne wykończenia, ale możecie też zmieszać róż z szampańskim, to już jest czwarty, szampański z tym ciemnym, to już jest piąty i ciemny z różowym, to już jest szósty. Sześć różnych rozświetlaczy tak naprawdę w jednym. Efekt jest bardzo fajny. Wszyscy mówią, że to jest tafla i ja się zgodzę, że może z takiej odległości jest to tafla, natomiast ja tam widzę sporo tych drobin i to jest rozświetlacz wypiekany, też zapomniałam dodać. I właśnie przez to, że jest wypiekany, no to też jest, że tak powiem, wytrzymały i na długo wystarczy, także jeżeli chcecie mieć w swojej, nie wiem, kolekcji, czy potrzebujecie, chcecie mieć pierwszy swój rozświetlacz w życiu, bo zaczynacie przygodę z makijażem, to polecam Wam kupić właśnie tą paletkę. Będziecie mieć 6, tak jak powiedziałam, różnych efektów, które możecie uzyskać na twarzy. Ja dzisiaj nałożyłam różowy z tym ciemnym zmieszany, także widzicie, jak to wygląda. Cena tej paletki też nie jest wysoka, bo to jest 30, myślę, parę złotych, z tego co pamiętam. I ją też kupiłam w jakiejś promocji, chyba minus 30% w drogerii Vena, takiej stacjonarnej, którą mam niedaleko. Także no, to jest fajna rzecz. I zastanawiałam się, jak dziewczyny ją polecały, czy rzeczywiście jest taka fajna. No i teraz sama mogę ją polecić, bo jest okej. I teraz jeszcze jeden hicior tuszowy. Słuchajcie, ja nigdy nie myślałam, że coś będzie bardziej fajne od mojego Max Factor 2000 Calorie. I powiem Wam tak, Max Factor 2000 Calorie, ja używam wersji wodoodpornej. I nie myślałam, że kiedyś będzie tak, że zwykły tusz, który nie jest wodoodporny, przebije właśnie te 2000 Calorie. I tak, nie wiem czy przebija, ale chyba tak. To jest coś, co dostałam w paczce PR-owej od Eveline Cosmetics. To jest Big Volume Real Shock Mascara w odcieniu czarnym. Nie wiem, czy jest w innych, nie wiem, czy jest w wykończeniu wodoodpornym, ale słuchajcie, to jest taki sztos. Robiłam film ostatnio Eveline, mogłyście tam zobaczyć, wspominałam tylko o tym tuszu. No i to jest coś niesamowitego, bo to jest mascara, która jest z założenia pogrubiająca, ale to, że ona pogrubia, to pogrubia. Ale ona podkręca rzęsy. Ja mam rzęsy skierowane w dół. Jasne, są dosyć długie, ale totalnie tego widać, nie widać, jak jestem umalowana. Natomiast właśnie ten tusz pogrubia rzęsy i je podkręca, a im dłużej z nim pracujecie na rzęsach, tym bardziej te rzęsy podkręca. Także to jest coś takiego, że ja nie używam teraz zalotki, nie używam mojego Max Factora, bo zazwyczaj używam zalotkę, Max Factor i wtedy to podkręcenie się trzymało, a tutaj mam podkręcenie nie takie maksymalne, jak mam przy zalotce i Max Factorze, ale wystarczające i przede wszystkim te rzęsy są i tak bardziej widoczne właśnie niż w tej mojej, że tak powiem, starej technice, w starym założeniu, są bardziej widoczne i nawet Gracjan, jak się pierwszy raz tym tuszem pomalowałam, to powiedział, ty jakoś inaczej wyglądasz, a miałam tylko rzęsy pomalowane, jakoś inaczej wyglądasz, jakiś taki masz makijaż. Ja mówię, no, użyłam sobie tego właśnie tuszu i jestem w totalnym szoku. Także dla mnie to jest rewelka, po prostu to jest tusz rewelka. Może za mało tuszy w życiu przerobiłam i dlatego się tak podniecam, ale naprawdę, naprawdę jest ekstra. Teraz takie coś, co chyba dla mnie jest bublem, a dla wszystkich jest znowu jakimś super, hiper, ekstra hitem. Mianowicie jest to Belle i to jest puder Mix and Fix Perfecting Powder. Chyba dziewczyny testowały właśnie, dużo osób testowało i raczej większość opinii była świetna. Dużą zasługą, zaletą tego produktu jest to, że zarąbiście pachnie. Zarąbiście po prostu pachnie. I ma cztery takie małe kosteczki, z czego dwie właśnie są takie rozświetlające i dwie są matowe. I to mam dzisiaj na twarzy. I szczerze mówiąc, to jest Android dla mnie.
popatrzcie, może to w kamerze fajnie wygląda, ale to jest tak, jakbym się posmarowała cała takim perłowym cieniem do oczu. I no nie podoba mi się za bardzo ten efekt. Jestem troszkę opalona teraz i zauważyłam, że ten puder, jak go nakładam takim pędzlem do pudru dużym, puchatym, to gdzie bym nie przyłożyła pędzel, robią się nagle takie jasne plamy i tu trzeba wszystko rozpracowywać, tak jakby muszę się zawsze namęczyć przy tym. Efekt może być bardzo fajny dla osób z bardzo jasną karnacją. Ja będę na pewno go używać, bo chcę go wykończyć, bo jak jakiś produkt nie robi mi krzywdy, że tak powiem, fizycznie, nie uczula i tak dalej, a nie jest do końca może przekonujący dla mnie, to i tak staram się go zawsze zużyć, bo po prostu nie lubię takiego marnotrawstwa, nie lubię wyrzucać kosmetyków. I ja go zużyję i będę go na pewno używała w miesiącach zimowych, w miesiącach jesiennych, kiedy moja skóra będzie dużo bledsza. Może ten efekt będzie fajniejszy, ale w tym momencie czuję się tak, jakbym posmarowała się perłowym cieniem z drobinkami. Uwaga, bo ja widzę ewidentnie, jak tutaj błyskają takie drobinki. No i no, tak skóra wygląda według mnie, jakby była taka tłusta po prostu. Może z bliższej odległości, z takiej na przykład, jak ktoś na mnie popatrzy, to będzie wiedział, że to jest jakiś produkt do makijażu, ale mam wrażenie, jak z daleka na siebie w lustrze patrzę, że mam taką twarz, jakbym, no nie wiem, spociła się. No nie jest to efekt, który mi się podoba. Tak jak mówię, ja to zużyję do końca. Myślę, że dla osób z jasną karnacją może się sprawdzić, ale totalnie jakby nie ogarniam zachwytu osób z ciemną karnacją, które właśnie tym czymś się tak jakby zachwycały. No nie rozumiem, nie rozumiem, a nie uważam, żebym używała tego produktu źle. Ciekawa jestem, czy Wy macie jakieś z nim doświadczenia, czy po słynnych filmach z naszych dużych youtuberek udało Wam się dopaść coś z tej serii. Mi się udało tylko ten puder. No i niestety, no trochę jestem zawiedziona. Nie mogę powiedzieć, żeby to był taki totalny fail, fu. Ale powiedzmy, że no, mamy lepsze produkty tego typu, chociażby właśnie Golden Rose, który pierwsza na YouTubie chyba pokazałam i potem wszystkie inne dziewczyny, które testowały, które dostały paczki PR-owe właśnie od Golden Rose, też się zachwycały tym pudrem z kolekcji Nude Look. Tak, no i zdecydowanie tamten bije ten na głowę dla mnie maksymalnie. Powiedziałam Wam, że ostatnio kręciłam film Eveline, tak? Dostałam paczkę PR-ową i właśnie kręciłam film o tej palecie. To jest paleta Angel Dream od Eveline Cosmetics i nakręciłam 4 albo 5 makijaży w jednym filmie. Jeżeli nie oglądacie takich moich filmów, to może czasem warto na nie zajrzeć. One są długie, ale testuję zawsze całą paletę. Głównie są to palety wysokopółkowe, czy Anastazji, czy Hudy. Ale właśnie wzięłam się za tą paletę, bo tak stwierdziłam, że jak dostałam, to ją sprawdzę z Wami razem. Tym bardziej, że jest to paleta niedroga, bo kosztuje około 40 zł. I myślę, że taki film może być przydatny. Podlinkuję go Wam i dam go Wam też w opisie, żebyście sobie zajrzały. I teraz parę słów o tej palecie. Słuchajcie, to jest paleta, która ma 12 cieni, z czego mamy tutaj zarówno cienie chłodne, jak i cienie ciepłe, jak i 3 genialne błyski, przepiękne. Moja reakcja na pierwsze przyłożenie, że tak powiem, palca z błyskiem do powieki chyba jest bezcenna i jest w tamtym filmie, ale tak. Tam się zastanawiałam, czy nie porównać tych błysków czasem do błysków od Anastazji i szczerze, no, coś w tym jest, w tych paletach na przykład w Saatchi. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, powiedziałam, że są cienie ciepłe, cienie chłodne i mamy tutaj zarówno właśnie chłodne, więc możecie wykonać chłodny makijaż, możecie wykonać cieplejszy makijaż, ale mamy tutaj 2 też ciekawe cienie. Jeden jest czerwony, to jest taka niekarminowa czerwień, czyli cynobrowa. Karminowa czerwień to jest taka, która ma różowe tony, cynobrowa to jest taka, która ma pomarańczowe i to jest właśnie coś takiego. I to jest cień, który też słyszałam, że jest problematyczny, natomiast ja nie miałam z nim jakichś większych problemów i jest fajnie napigmentowany. Natomiast ten Purple Rain, czyli ten taki fioletowy w opakowaniu, on jest tak naprawdę różowy na powiece i też jest bardzo ładny. Jedyne, co właśnie z tej palety tak jakby nie do końca, to właśnie może ten Purple Rain, bo on jest troszkę mniej napigmentowany, natomiast reszta jest totalnym sztosem. I jeszcze odnośnie tego cienia, no i jaśniejszego, takiego cielistego właśnie cielaczka po prostu. On jest dosyć ciemnym cielaczkiem, może brakuje tutaj trochę jaśniejszego cielaczka. I może brakuje czerni. Jeżeli chcecie kompletną paletę, no to tutaj właśnie ten punkt
troszkę za ciemny, jasny kolor i brak czarnego może być dla Was przeszkodą, ale wydaje mi się, że w tych czasach teraz mamy więcej niż jedną paletę i raczej nie jest to, że tak powiem, jakiś wielki problem. Natomiast na co chciałam jeszcze zwrócić uwagę, tak jak powiedziałam, ta paleta kosztuje 40 zł i to jest moim zdaniem świetna paleta, żeby się uczyć malować po prostu, żeby się uczyć makijażu. Jeżeli chcecie się zacząć uczyć, ja nie mówię zacząć uczyć robić z siebie, wiecie, make-up artist, tylko po prostu już zacząć używać jakiejś palety, to jest fajna rzecz na start. Ja ją lubię, też dzisiaj mam makijaż nią wykonany na powiekach, zresztą w poprzednich filmach też się pojawia, no i ten film cały makijażowy, okej, o tej palecie też macie. To by było na tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że się Wam ten film podobał. Dawajcie znać w komentarzach, co Wy fajnego odkryłyście ostatnio, w ostatnim miesiącu, w lipcu, jakie fajne produkty, może coś z jakiejś letniej pielęgnacji, może z jakiegoś błysku do ciała, piszcie w komentarzach i jeżeli film się Wam podobał, to kciuk w górę, będzie mi bardzo miło i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!